gry są na równi traktowane z filmem czy z literaturą, ponieważ one posiadają fabułę, a ta fabuła jest często też opierana o książki, o literaturę. Dzięki temu możemy się wcielić w jakąś postać, ale też może być taka gra oparta o dziedzictwo kulturowe, o historię miejscową, tak jak w naszym przypadku. Nasz przewodnik mobilny po Żukowie jest oparty właśnie o historię Żukowa. I Wam towarzyszy wirtualna siostra Norbertanka, która opowiada. Jak w przypadku naszego klasztoru zakładamy gogle do VR-u na głowę, bierzemy do ręki joysticki i przenosimy się w czasie kilkaset lat wstecz, do czasu, kiedy istniał tutaj klasztor siostry Norbertanek. Możemy eksplorować. Cieszę się na tej pracy. Cieszę się również z tego powodu, że my mamy możliwość również w Państwa imprezie otworzyć swoją, już 29. Ogólnopolską wystawę Faktu Kaszubskiego. 29., czyli no, za rok 30. jubileuszowa, na którą już bardzo gorąco wszystkich serdecznie zapraszam. A jest to też okazja, żeby właśnie podziękować za wsparcie, jakie właśnie gmina Żukowo przekazuje gminie Linia na te ogólnopolskie wystawy, za co bardzo dziękujemy. I gmina Linia wspólnie właśnie z gminą Żukowo, a gmina Linia już od 1996 roku aktywnie działa na rzecz zachowania i rozwoju tej pięknej sztuki ludowej, bo tak to trzeba nazwać, rękodzieła wytwarzanego igłą i ludźmi, i pięknych rzeczy. Także bardzo dziękuję za współpracę i tak jak powiedziałem, zapraszam gorąco na 30. jubileuszową ogólnopolską wystawę imienia Edmunda Szymikowskiego. Chciałabym tylko powiedzieć, że taka nowa tradycja, która powstała i którą już w tamtym roku przećwiczyliśmy, czyli odbiór prac pań, panów, będzie w tym roku prawdopodobnie 16 września. My jeszcze będziemy informować. Będzie jak zwykle piękna biesiada, podsumowanie. Także ja już zapraszam. Co do daty będziemy tam jeszcze rozmawiać, jakby tam to wszystko.